Po panu. Wiecie, słowo, którym chcę się dzisiaj podzielić, nosi tytuł Jak wiedzę mający. Jest to słowo z cyklu, który jest oparty na tym, co zostało zapisane w Ewangelii Jana w 14 rozdziale. Odpowiedział mu Jezus: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. I mówiliśmy wcześniej, że jest to słowo, które najczęściej na zewnątrz można słyszeć na pogrzebach. Jest to miejsce, o którym Pan mówi, że idzie przygotować nam miejsce. Kiedy przygotuje miejsce, to wróci. Uczniowie pytają Go, mówią, że nie wiedzą, dokąd idzie, że nie znają drogi. Jezus wtedy odpowiada: ja jestem drogą, prawdą i życiem. I pierwsze nauczanie, które dotyczyło drogi, miało tytuł GPS. Drugie nauczanie, które dotyczyło prawdy, miało tytuł Jedna z trzech. A dzisiejsze, które dotyczy życia, nosi tytuł Jak wiedzę mający. Życie. Życie. Jest taka piosenkarka, która śpiewa: kocham Cię, życie. Znacie to? To jest mój sukces, jak rozpoznaliście linię melodyczną. Proszę? Tak, tak, tak. No, możecie zaśpiewać to. Brawo. Jest taka piosenka. Wiecie, kocham Cię, życie. Ja myślę, że życie kochamy. Wiecie, wystarczy się przypatrzyć, jak ci, którzy gdzieś je tracą, jak mocno się starają o to, aby sobie je przedłużyć. Jak mocno starają się, aby to życie trwało dłużej. Jak wiele starań, różnych wyrzeczeń podejmujemy, aby życie trwało dłużej. Życie jest, to jest coś, czego pragniemy. Życie chcemy mieć, chcemy żyć, tak? Amen. Zdrowy człowiek chce żyć. Chory nawet chce żyć. Życie to jest coś, czego się kurczowo trzymamy, tak? Chory jeszcze bardziej chce żyć. Jeszcze bardziej chce żyć. Najbardziej umierający. Jezus jest życiem. Jezus jest życiem. Wiecie, my poznaliśmy Ewangelię. Mamy życie w Chrystusie. Ale Ewangelia to coś więcej jak przepis na życie wieczne, kiedy umrzesz. Ewangelia to coś więcej. Ewangelia to dużo więcej. Ewangelia to nie pas bezpieczeństwa. Nie możemy tak do tego podchodzić. Bo nieraz tak podchodzimy, że to jest taki pas bezpieczeństwa. Usłyszałeś o Chrystusie, odpowiedziałeś na wezwanie, oddałeś swoje życie Panu, On stał się Twoim Zbawicielem, Twoim Panem. Zapiąłeś taki pas bezpieczeństwa. I teraz możesz sobie podróżować przez życie i już nie ma strachu. Nawet jak dojdzie do wypadku, to będziesz zbawiony, wieczność spędzisz z Panem. Taki pas bezpieczeństwa. Ale Ewangelia to dużo więcej jak pas bezpieczeństwa. Tak? Amen? To jest dużo więcej. W Ewangelii nie chodzi tylko o to, abyśmy donieśli swoje zbawienie do końca i się tym cieszyli. To dużo więcej. To dużo więcej. Jezus przyszedł, między innymi, aby owce miały jakie życie? Jakie? W obfite. Też po to przyszedł. Też po to, aby miały życie wieczne. Ale Jezus mówi, że przyszedł, aby życie miały w obfitości owce, aby obfitowały. I tu, gdzie jest to słowo, żeby miały życie obfite, jest takie greckie słowo, które brzmi zoe, zoe. Boży rodzaj życia. Jezus przyszedł, abyśmy mieli Boży rodzaj życia.
Życie Zoe. A Boży rodzaj życia to jest takie życie, które jest chodzeniem w mocy Ducha Świętego. Dobrze brzmi? Czyli Jezus nie przyszedł po to, byśmy jakoś tam doczłopali. Przyjęli Go i się doczłopali. Jakoś tam żeśmy donieśli. Przyszedł, abyśmy mieli życie w obfitości. Abraham miał dwóch synów. Pamiętacie? Miał jednego z wolnej, a drugiego miał z niewolnicy. Jednego miał z niewolnicy Hagar i on się nazywał Ismael, a drugiego miał z Sary i on się nazywał Izaak. Który wam się lepiej kojarzy? Lepiej. Dlaczego? Więcej. Co ci synowie przynieśli na świat? Potomstwo. Liczniejsze niż gwiazdy. Jeden i drugi. Ale tylko potomstwo jednego stało się błogosławieństwem dla nas. Tylko potomstwo jednego spowodowało, że jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy. Jesteśmy pełni wdzięczności. Mamy życie wieczne w Chrystusie. Mamy takie pragnienia, by dzielić się tym z innymi. Jesteśmy szczęśliwi. Mamy życie Zoe w Jezusie Chrystusie. Życie pełne mocy i obecności Ducha Świętego. To jest z jednego syna. Wiecie, ten z niewolnicy, tak tu Mariusz powiedział, z tej nieprawowitej żony, tak? Był pomysłem człowieka. Dostał ją za żonę. Dostał ją. Od swojej żony. No, ten miał wyrozumiałą żonę. Ale potomstwo, które się zrodziło, nie było potomstwem błogosławieństwa. Potomstwo się zrodziło w sposób naturalny. Po prostu położył się Abraham z młodą kobietą i ta później urodziła syna. Nie wchodźmy w szczegóły, tak? Ale drugi syn, Izaak, się począł w sposób ponadnaturalny. W sposób taki, który wykracza poza ludzkie rozumienie. Ponieważ obumarło ono Sary i fizycznie nie mogła zajść w ciążę. Ale zaszła na wskutek obietnicy Bożej. Mimo, że było to niemożliwe. I potomstwo, syn, którego urodziła, dał początek licznemu potomstwu, które stało się dla nas błogosławieństwem. My z tego błogosławieństwa czerpiemy. Dwóch synów miał Abraham. Ale przeczytam wam pewną przypowieść, moją ulubioną. O człowieku, który miał dwóch synów. O człowieku, który też miał dwóch synów. Potem rzekł, pewien człowiek miał dwóch synów i rzekł młodszy z nich ojcu, ojcze, daj mi część majątności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił majątność. A po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju. I tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju. A ten wysłał go do swej posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie. I pragnął napełnić brzuch swój omłotem, którym karmiły się świnie, lecz nikt mu nie chciał dać. I wejrzawszy w siebie, rzekł, iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Wstanę, pójdę do ojca mojego i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. Wstał i poszedł do swojego ojca. A gdy jeszcze był daleko, ujrzał go ojciec, użalił się i podbiegłszy rzucił mu się na szyję i pocałował go. Syn zaś rzekł do niego, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie.
Już nie jestem godzin nazywać się synem Twoim. Ojciec zaś rzekł do sług swoich: przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na jego nogi. I przyprowadźcie tuczne ciele i zabijcie je, a jedzmy i weselmy się. Dlatego, że ten syn mój był umarły, a ożył, zginął, a odnalazł się, i zaczęli się weselić. Starszy zaś syn jego był w polu, a gdy wracał, zbliżył się do domu, usłyszał muzykę i tańce. I przywoławszy jednego z sług, pytał go: co to? Co to? Ten zaś rzekł do niego: brat twój przyszedł i ojciec twój kazał zabić tuczne ciele, że go zdrowym odzyskał. Rozgniewał się więc i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i prosił go. Ten zaś odrzekł ojcu: oto tyle lat służę ci i nigdy nie przestąpiłem rozkazu twojego, a nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, bym mógł się zabawić z moimi przyjaciółmi. Gdy zaś ten syn twój, który roztrwonił majętność twoją z nierządnicami, przyszedł, kazałeś dla niego zabić tuczne ciele. Wtedy on rzekł do syna: synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoje. Należało się weselić i radować, że ten brat twój, który był umarły, a ożył, zginął, a odnalazł się. Wiecie, to jest moja ulubiona przypowieść. Jest ona zapisana w Ewangelii Łukasza w 15 rozdziale i od 11 wiersza możemy to czytać. Jest ona ulubiona, ponieważ niesie w sobie olbrzymi ładunek relacji, jaką mamy z Bogiem. Informacja na ten temat, ale też na temat dziedzictwa, które mamy w Bogu. Młodszy syn wiedział, co jest jego dziedzictwem. Tak? Wiedział, bo powiedział: ojcze, podziel majątek, ja chcę swoją część. Miał świadomość. Młodszy wziął swoje dziedzictwo, bo po niewielu dniach wziął to i się wyprowadził. Młodszy roztrwonił to. Używał tego. I stracił wszystko. Pokutował. Spojrzał w swoje serce. Widział, że życie jego było złe. Pokutował przed Bogiem, przed Ojcem. Podjął decyzję o powrocie. Chciał wejść znowu w relację. Chciał wejść do domu ojca. Podjął decyzję. Wybrał się. Chciał wrócić. Był przepełniony wdzięcznością do ojca. Wiecie o tym? Że kiedy wrócił, dostał szatę, dostał pierścień, sandały. Całkowicie został przywrócony do rangi dziedzica. Wszystko, co przetrwonił, odzyskał z powrotem. Uznanie, majątek. On był wdzięczny. Wiecie, dlaczego był wdzięczny? Bo ten, któremu wiele wybaczono, ten bardzo kocha. Kiedy on miał tą świadomość, do jakiego stanu się doprowadził i ojciec go przyjął i dał mu wszystko, co miał wcześniej i jeszcze się cieszył z tego, to on był bardzo wdzięczny. Jego serce było przepełnione wdzięcznością. Ale starszy nie znał swojego dziedzictwa. Nie znał, bo kiedy robi wyrzut ojcu, to mówi: mnie nigdy nie dałeś. Nawet koźlęcia. A ojciec taki zaskoczony mówi: wszystko, co moje, jest twoje. Ojciec tłumaczy dopiero starszemu synowi to, co młodszy wiedział na początku. Ty mogłeś wziąć, bo to jest też twoje. A on robi wyrzut. On nie wziął. A chciał. Nigdy nie skorzystał z tego dziedzictwa. Służył latami, nie skorzystał. Starszy syn chodził we własnej sprawiedliwości, tak? Bo on mówi: tyle lat ci służę, nigdy nie przestąpiłem twojego nakazu. Myślicie, że to jest prawda? Że nigdy nie przestąpił? Przestąpił. Na 100% przestąpił. Ale po prostu
żył w swojej sprawiedliwości. On nie widział, że przestąpił. On nie wiedział. Był człowiekiem, który czuł się człowiekiem sprawiedliwym. Miał niechęć do swojego brata. Kiedy brat wrócił i tam były tańce, muzyka, gdzie były tańce i muzyka. Ciele zapili, tańczyli i bawili się. Śpiewali. Ale on się zdenerwował. On nie chciał wejść do domu. On zgrzytał zębami na swojego brata. Wiecie, ponieważ, dlaczego zgrzytał? Nie możemy zgrzytać na kogoś zębami tylko dlatego, że grzeszy inaczej jak my. Tylko, że ten starszy brat tego tak nie widział. Starszy brat widział to tak, że młodszy zgrzeszył, a ja nie. On nie miał tej świadomości. On miał wyrzuty. Starszy brat miał wyrzuty. Był zgorzkniały. Był zgorzkniały. Takie pytanie. Z kim się utożsamiasz? Z młodszym czy ze starszym? Nie musisz odpowiadać. To jest pytanie retoryczne. Ale gdzie siebie widzisz? Którym jesteś synem? Pewien człowiek miał dwóch synów. Jesteś albo jednym, albo drugim. Wiecie, nawet to roztrwonienie. My często trwonimy właśnie to, co mamy w dziedzictwie. Często trwonimy. To, co dostaliśmy. Albo nie mamy świadomości, że to mamy, albo świadomość dociera i trwonimy. Takie pytanie. W jakim kościele byś chciał być? Kościele, w którym pastorem został młodszy syn czy starszy? Którego byś chciał słuchać? Który chciałbyś, żeby cię inspirował? Muszę ci odpowiedzieć. Młodszy. Ja też bym chciał, żeby młodszy mnie inspirował. Bo ja jestem pociągany i zachęcany do tego, co w młodszym synu wystąpiło. Ja chcę znać swoje dziedzictwo. Ja chcę je wziąć. Może z wyjątkiem, że nie chciałbym roztrwonić, ale to się zdarza. Chciałbym mieć wdzięczność. Chciałbym widzieć, że jestem sam, nie jestem sprawiedliwy i potrzebuję sprawiedliwości Ojca. Tak? Ja chciałbym. I chciałbym mieć serce przepełnione wdzięcznością. W sytuacjach, kiedy tracę, zawodzę, a jednak Ojciec cały czas podnosi mnie do rangi swojego syna i dziedzica. Co mnie inspiruje? Wiecie, jest takie pytanie następne. Czy chcesz coś zmienić w swoim życiu? Czy chcesz zmienić coś w swoim życiu? Wiecie, ja chcę zmienić w swoim życiu. W swoim życiu duchowym chcę zmienić dużo. Ja chcę. Ja pragnę zmienić. Bo wiecie, jak nie ma pragnienia, to nie będziemy błogosławieni w tej zmianie. Bóg nie będzie błogosławił takiego, no może by warto spróbować. To musi być pragnienie. To musi być coś, z czym chodzisz. To jest coś, z czym zasypiasz i się budzisz. Pragniesz. Czy pragniesz zmiany? Czy masz dość dotychczasowości, która bardzo często może przypominać starszego syna? Zastanówmy się. Wejdźmy w domu może w te szczegóły. Możemy mieć prawidłowe wyznanie wiary. Wiecie, możemy mieć prawidłowe wyznanie wiary. Możemy wierzyć w uzdrowienie i być chorzy? Możemy? Tak po prostu świat funkcjonuje chrześcijański, bardzo często. Jak cię ktoś zapyta, czy wierzysz, że 2000 lat temu do drzewa krzyża zostały przybite twoje choroby? Ktoś ci przeczyta księgę Izajasza? Powiesz, wierzę. Ale możesz wierzyć, być chory. Możesz wierzyć w zaopatrzenie, być biedny.
Możesz wierzyć w pokój i być miotany niepokojem. Możesz wierzyć w pokój, który przewyższa wszelki rozum, który wśród burzy daje ci spokój. Możesz w to wierzyć, czytać. Ale w swoim własnym życiu, kiedy coś się wydarzy, to będzie taka zawierucha. Będzie taka zawierucha. Takie fale. I być zaniepokojonym. Możesz wierzyć w radość i być smutnym. Smutnym. Możemy mieć prawidłowe wyznanie, ale możemy zupełnie inaczej doświadczać. Niebo zostało opróżnione. Wiecie o tym? Ja w to wierzę. Niebo zostało całkowicie opróżnione. Niebo zostało otwarte i wszelkie duchowe błogosławieństwo niebios jest dane nam ludziom wierzącym. Wierzycie w to? Tam już nic więcej nie ma dla ciebie i dla mnie. Co możesz dostać? Wszystko już żeśmy dostali. Wszystko. Bóg nie da więcej, bo nie ma. Jak tam nic nie ma już, wszystko jest dane, no nie da więcej. Dał wszystko. On już wszystko zrobił. Dał synostwo, dał dziedzictwo, dał błogosławieństwo. On dał wszystko. Jest takie pytanie. Czy znamy treść testamentu? Znasz testament swój? Słuchajcie, wyobraźmy sobie przez chwilę, że dziedziczymy, tak jak tam gdzieś było, masz ciotkę w Ameryce i tam, nie wiem czemu w Ameryce, stamtąd to tak oczekuje się. Masz tą ciotkę w Ameryce i tam cię znalazł ktoś, bo wielki spadek zostawiła, olbrzymi spadek. Obrzydliwie bogate bogactwo zostawiła ciotka w testamencie. Któryś tam z prawników cię odnalazł i spotyka się z tobą i mówi ci o tym. Jak myślisz, jakby wyglądało twoje życie? Szok. Proszę? Ale wiecie, pomaszmy chwilę. Wiecie, co by się działo w naszych głowach? Jaki byłby mętlik? Ja wiem, że najpierw byście pomyśleli wszyscy, że dacie na budowę kościoła. Bo my chrześcijanie tak wszyscy myślimy. Ja w totolotka gramy, to tak mówimy, nie? Ale myślelibyśmy o tym dniem i nocą. Wynajęlibyśmy najlepszego prawnika, za pożyczone pieniądze nawet, żeby się dowiedzieć. Żeby wiedzieć, jakie masz prawo, ile możesz dostać, kto jeszcze może dziedziczyć, ile z tego będzie twoje, kiedy to dostaniesz, jak to dostaniesz i byś marzył i marzyła, jak to spożytkujesz. W nocy byś się budził i byś myślał, jeszcze to. No życie by było przepełnione takim myślą o tym. Wiecie, do czego to jest analogia? Ja myślę, że niesamowite rzeczy dostaliśmy właśnie w testamencie i w spadku. I pozostaje pytanie, dlaczego tak nie myślę o tym? Dlaczego nie budzę się w nocy i nie rozmyślam, jak to wykorzystam? Co tak naprawdę dostałem? Ile? Co stało się moją własnością? Wiecie, że wołanie o rzeczy dokonane jest podważeniem mocy krzyża? Wierzycie w to? Jeżeli wołamy do Boga o coś, co nam dał, to jest podważeniem mocy krzyża. Ponieważ w krzyżu dostaliśmy przez krzyż, przez ofiarę Chrystusa, staliśmy się uczestnikami, dziedzicami i otrzymaliśmy to. Jeżeli wołamy o to cały czas, to podważamy to, co się wydarzyło. My to podważamy, poddajemy pod wątpliwość. Wiecie, o jakie rzeczy możemy wołać, które już dostaliśmy? Kto ma jakiś pomysł? Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź. Czekamy na Ciebie, przyjdź.
Myślicie, że otrzymaliśmy Ducha Świętego? Kiedy stąpił na was, otrzymaliście Ducha Świętego? I apostoł mówi, abyśmy starali się o dary łaski, o dary Ducha Świętego, abyśmy rozniecali, abyśmy to rozwijali, a my nieraz po prostu tego nie robimy i śpiewamy. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź. Czekamy na Ciebie. Ja wam powiem, nie doczekamy się. W taki sposób my się nie doczekamy. Przecież Bóg tam jest w niebie i myśli sobie, no co jest? Ja im dałem, oni dalej chcą. Po prostu to musi się rozwijać w nas. Musimy odważnie wchodzić w chodzenie w Duchu Świętym. Bo On jest dany. Możemy się modlić, Boże, błogosław mnie, pobłogosław mnie. Przecież Bóg Cię pobłogosławił wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Wszelkim. Jezus otwarł tak niebo, że wszystko stamtąd wypadło na nas. A my dalej chcemy z tego pustego. Z pustego to nawet Salomon nie przeleje. My możemy wołać o zbawienie dla ludzi, tak? Jezu, proszę Cię, abyś zbawił tam Henia, Zbycha, Renię. Kogo jeszcze sobie wymyślisz? Przecież Jezus umarł za nich wszystkich. Zbawienie tych ludzi się dokonało. Jest tylko kwestia, że oni muszą usłyszeć i przyjąć to zbawienie. Ono już jest dane. Jest tylko kwestia przyjęcia, wzięcia. Przez to możemy prosić Pana, aby nas pobudzał, jak Krzysztof mówił, aby nas wypchnął na żniwo, aby nas przymusił, jeżeli jakoś nie czujemy tego przymusu. Abyśmy mówili do tych ludzi, aby oni mogli usłyszeć, jak jest w sobie zapisane, że czemu się ludzie nie nawracają? Bo nie ma tego, co by im powiedział, tak? Pomóżcie mi. A czemu nie mówi? Bo nie jest posłany, tak? Przecież tu o to chodzi. To już się dokonało. My jesteśmy posłani. Wiecie, taka kwestia, która jest zawsze często kontrowersyjna. Też uzdrowienie. Uzdrowienie się dokonało w Jezusie Chrystusie, w Jego sińcach. Ono się dokonało, ale my możemy go nie wziąć. Tak jak zbawienie się dokonało, a ludzie mogą go nie wziąć. Jest takie słowo w Ewangelii Łukasza. Proście, a będzie wam dane. Pamiętacie to? Szukajcie, a znajdziecie. I tak dalej, i tak dalej. To słowo proście, tam występuje greckie słowo aiteo. Wiecie, co znaczy słowo aiteo? A i to oznacza prosić, żądać, domagać się, kazać, chcieć. Wiedzieliście, że takie jest znaczenie słowa? Domagać się, żądać, chcieć. Wiecie, kiedy masz konto w banku, masz kartę i masz PIN, to kiedy pójdziesz pod okienko, to możesz się domagać swoich pieniędzy. Możesz zażądać wydania pieniędzy. Możesz chcieć, aby zostały ci wypłacone. Możesz to robić. Ty możesz to robić. Ale kiedy jest takie drugie słowo, deomai, i on się tłumaczy jako prosić i błagać. Kiedy nie masz dziedzictwa, kiedy nie masz konta w banku, kiedy nie masz PIN-u i karty, to ty możesz tylko błagać. Możesz stać przed bankiem i tych, co są dziedzicami, co wychodzą z pieniędzmi, masz błagać, żeby ci dali złotówkę. Masz błagać, prosić. I od nich zależy, czy zostaniesz. Ale kiedy jesteś dziedzicem, kiedy masz aiteo, a jest zapisane w słowie proście, a będzie wam dane, czyli żądać, żądaj, domagaj się, każ.
będzie ci dane. Tak jest tutaj zapisane. Jest to inspirujące? Mnie to inspiruje, wiecie. Ja muszę to sprawdzić. Ja muszę to sprawdzić. Ktoś jeszcze chce to sprawdzić? My to musimy sprawdzić. My musimy iść do tego okienka, bo tam może być ktoś po drodze, kto jest kłamcą. Kto będzie robił wszystko, żeby ci powiedzieć, że nie. Nie dostaniesz. Ale my musimy się zwrócić do tego okienka. Wiecie, my nie możemy być jak ci, którzy mówią, jak wiedzę mający. Wiecie, ja mam dosyć takiego mówienia. Mieliście tak, że jak rozmawialiście z kimś, to mówił, o, ale ty wiesz dużo. Ty chyba całą Biblię znasz na pamięć. Mieliście tak? W jakichś rozmowach z ludźmi? Ale ty wiesz. Ja pamiętam, jak przyjąłem Pana i po jakimś czasie rozmawiałem z Bernardem i kiedy słuchałem, że on mi powiedział, a tu jest napisane, a tu zacytował. Sobie myślę, ty całą Biblię znasz chyba. Ty to wiesz. I wiecie, kiedy takie rzeczy słyszymy, to może nas nakręcać. Ale fajnie, jak tak ktoś powie, ale ty wiesz, ale ty masz wiedzę. Ale wiecie, ja nie chcę być tak postrzegany. Ja nie chcę być postrzegany jak ten, który ma wiedzę. W ogóle nie chcę być tak postrzegany. Ja mam dosyć być postrzegany jak ten, który ma wiedzę. Mam dosyć tego. Ja chcę być, wiecie, jak postrzegany? Jak myślicie? Jak moc mający. Ja chcę być tak postrzegany. Ja mam dosyć być postrzeganym jak ten, który ma wiedzę. A wiedzę to ja mam. Już się trochę naczytałem. Ale ja chcę być postrzegany jak ten, który ma moc. Wiecie, co zainspirowało ludzi w czasach Jezusa? Oni mieli tych, co mieli wiedzę. Oni mieli faryzeuszy. Faryzeusz to jest ten, co ma wiedzę. A on może opowiadać. On zna mądrości, ale on nie ma mocy. A to, co ludzi pociągało w tamtym czasie, to nie wiedza. Albo przynajmniej już od czasu, kiedy zaczęli moc, to nie była wiedza. Oni już poszli za Jezusem, jako za tym, który miał moc. Który kiedy mówił, to mówił z mocą. Który ich inspirował, który ich rozgrzewał. Proszę? Zabrakło słowa. Przekonywał ich to. Czy jestem gotowy zapłacić cenę? Wiecie, jest cena. Myślałem o tym i jest cena. Tu jest cena. Tu jest cena. My potrzebujemy objawienia. To, co można się modlić, tak? Jest w słowie zapisane. Jak ktoś nie wie, to niech prosi Boga o mądrość. O to mamy prosić właśnie. O to, aby zrozumieć, o co chodzi. By dowiedzieć się więcej o tym testamencie. Tu jest zachęta, aby prosić o to. To jest cena. Słuchaj, dowiesz się, kiedy jesteś blisko. Jak jesteś daleko, to się za dużo nie dowiesz. Jak chcesz od kogoś coś wiedzieć, musisz być blisko. Jesteś blisko, to słyszysz to, co cicho się mówi nawet. Trzeba być blisko. Być może trzeba swoją reputację nieraz położyć. Wiecie, słuchałem takiego człowieka, który mówił o uzdrowieniach. I powiedział, musisz zapomnieć o swojej reputacji. Będziesz robił rzeczy niekomfortowe, w których będziesz czuł niekomfortowo. Nie będziesz wiedział, czy ktoś będzie uzdrowiony, czy nie. Będziesz ryzykował. Zrobisz kroki i nie będziesz wiedział, co się stanie, jeżeli w to wejdziesz. Musisz zaryzykować. Mówi, bez ryzyka nic się nie wydarzy. Musisz to zrobić. Jeżeli chodzi o siebie. My będziemy ryzykować. Swoją reputacją. Lepiej nic nie robić. Będzie dobrze wyglądać. Możesz pomyśleć. Trzeba podjąć wysiłek. Trzeba poświęcić czas na to, aby się tego dowiedzieć wszystkiego. Więc musimy zdecydować, czy chcę, czy warto. Słuchajcie. Z tego, co się zdążyłem dowiedzieć, to spadek jest naprawdę, naprawdę duży.
duży. W tym testamencie jest tyle. Troszeczkę już poczytałem o tym. Dotarłem. Ale ja muszę się dowiedzieć wszystkiego i chcę się dobrać do tego majątku. Chcę to brać. Nie chcę, wiecie, później kiedyś jak zakończy się moje życie, wiecie, no nie chcę być rozczarowany, jeśli się dowiem, że tyle było w moim zasięgu i nie wziąłem z tego nic. Ani tego koźlęcia. A te tuczne cielaki, wiecie, aż wyją, żeby je brać. Na godnego to ani nie potańczysz, ani nie pośpiewasz. Proszę? Widzę, że Tadeusz, jesteś zachęcony do tego, aby popróbować. Proszę? Amen.